Jak poinformował nas komendant Bełchatowskiej Straży Miejskiej Piotr Barasiński, sylwestrowy weekend był wyjątkowo spokojny. Strażnicy nie odnotowali większej ilości zdarzeń. Obyło się bez wypadków, awantur czy niszczenia mienia. Choć strażnicy cały czas byli w pogotowiu, to interweniowali tylko kilka razy. Interwencje dotyczyły awarii wody, dwóch uszkodzonych znaków drogowych i kilku zwierząt pozostawionych bez nadzoru. Jak podkreślił komendant, wyjątkowo spokojne przywitanie Nowego Roku zawdzięczamy nie najlepszej pogodzie i brakowi imprez masowych. Czas sylwestrowo-noworoczny jest zawsze sporym wyzwaniem dla służb, w tym także dla policji. Na ulicach naszego powiatu w tym czasie było zdecydowanie więcej patroli, które dbały o bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenie powiatu bełchatowskiego to był czas wyjątkowo bezpieczny. Mundurowi wyjeżdżali na zgłoszenia związane z naruszeniem przepisów prawa. W większości wzywani byli na interwencje, gdzie zazwyczaj spożyty alkohol zwiększał agresję i sprzyjał zakłóceniom porządku. Policjanci koncentrowali się przede wszystkim na niesieniu pomocy osobom potrzebującym, w tym narażonym na wychłodzenie oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i eliminacji osób kierujących pod wpływem alkoholu oraz tych spożywających go w miejscach publicznych. Wcześniej podejmowaliśmy także działania na rzecz przestrzegania przepisów związanych z handlem i dystrybucją materiałów pirotechnicznych. W czasie sylwestrowo-noworocznym na drogach powiatu bełchatowskiego było bezpiecznie. Nie doszło do żadnego wypadku ani kolizji drogowej. Kierowcy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, nie dając policjantom powodów do interwencji. Wyjątkiem była sytuacja, gdzie policjanci wyeliminowali z ruchu jednego nietrzeźwego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują surowsze kary za wykroczenia i przestępstwa drogowe oraz nowy taryfikator. Do końca 2021 roku maksymalny mandat za przekroczenie prędkości wynosił 500 zł. Od nowego roku będzie to nawet 2,5 tysiąca zł. Ile zatem kierowcy zapłacą? Przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km na godzinę – 50 zł. Do 15 km na godzinę – 100 zł. Do 20 km na godzinę – 200 zł. Do 25 – 300. Do 30 – 400 zł. Do 40 km na godzinę – 800 zł. Do 50 – 1000 zł. Do 60 km na godzinę – 1500 zł. Do 70 km na godzinę – 2000 zł. Ponad 70 km na godzinę – 2,5 tysiąca zł. Całe rozporządzenie jest dostępne na naszej stronie internetowej. Znajdą tam Państwo nie tylko te podstawowe ceny mandatów, ale także ilości punktów za dane wykroczenie oraz wysokości mandatów za wykroczenia pieszych. 2021 rok minął. Przez ostatnie 12 miesięcy jednym z głównych problemów, z którym się mierzyliśmy, była epidemia koronawirusa. Codziennie byliśmy informowani o liczbie osób zakażonych i ofiar śmiertelnych choroby. W mediach ogólnopolskich zazwyczaj ograniczano dane do ogólnopolskich. My bliżej przyjrzeliśmy się danym z powiatu bełchatowskiego. W styczniu COVID-19 zdiagnozowano u 368 mieszkańców powiatu, a 27 osób zmarło. Luty był statystycznie tylko nieco lepszy, ale 335 osób chorych i 20 zmarłych to i tak dużo. Kolejne dwa miesiące to szczyt trzeciej fali koronawirusa i bardzo wiele zachorowań. W marcu to 1189 osób zakażonych i 25 osób zmarłych. W kwietniu zdiagnozowanych chorych odnotowano 1138, ale aż 50 osób nie przeżyło zachorowania. Maj to kolejne 200 osób chorych i 20 zmarłych. Lato przyniosło zdecydowane zmniejszenie liczby zdiagnozowanych chorych. Czerwiec to tylko 19 zakażonych, ale 6 osób zmarło. W lipcu koronawirusem zaraziło się tylko 12 osób i 2 zmarły. Dane z sierpnia mogły cieszyć, bo chorych było 17 osób, ale nikt z powodu koronawirusa nie zmarł. Niestety to jedyny taki miesiąc w minionym 2021 roku. Wrześniowy powrót dzieci do szkół i informacje o zwiększającej się liczbie osób z objawami COVID-19 odzwierciedliły statystyki. 68 osób chorych i 3 osoby zmarłe. Kolejne miesiące nie przyniosły poprawy, a każdy kolejny miesiąc był gorszy. Październik – 189 zachorowań i 4 osoby zmarłe. Listopad to aż 995 osób zakażonych i aż 28 osób zmarłych. Grudzień okazał się niechlubnym rekordem.
1358 osób uzyskało pozytywne wyniki testów na koronawirusa i aż 47 osób zmarło. Specjaliści informują, że w grudniu mieliśmy szczyt czwartej fali zakażeń, ale perspektywy na kolejne miesiące nie są optymistyczne. Podsumowując dane, łącznie w 2021 roku koronawirusa zdiagnozowano u 5888 mieszkańców powiatu bełchatowskiego i aż 232 osoby przegrały z chorobą. W walce z chorobą pomagają szczepienia, dobrowolne i darmowe. Niestety zainteresowanie ochroną w gminach powiatu bełchatowskiego nie jest najwyższe i odsetek osób zaszczepionych waha się od 39,2% w gminie Kluki do 51,1% w mieście Bełchatowie. Taki wynik szczepień w mieście to dopiero 982 miejsce pod względem poziomu zaszczepienia w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim odnotowano 14 osób zakażonych koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 493, natomiast liczba wykonanych testów 93, w tym 14 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 273 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Nikt nie zmarł. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 9222, natomiast liczba wykonanych testów 2963, z czego 326 osób otrzymało wynik pozytywny. Bardzo nam zależy, żeby ten orszak wyglądał podobnie jak dotychczasowe, ale w tym roku no, musieliśmy wziąć pod uwagę obostrzenia, które nas obowiązują, planując całe to przedsięwzięcie i dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy zmierzać w odwrotnym kierunku niż zwykle, a to dlatego, żeby po prostu dojść do miejsca, które ewentualnie zagwarantuje wszystkim uczestnikom wejście do kościoła, jeśli będzie taka potrzeba. Więc rozpoczynamy tegoroczny orszak mszą świętą u księdza dziekana, tu w kościele na Kościuszki. Następnie po tej mszy świętej sformujemy orszak i będziemy zmierzać w kierunku kościoła na osiedlu dolnośląskim, czyli parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, gdzie będzie zlokalizowana stajenka. Przejdziemy ulicami Kościuszki, Pileckiego, Lipową i następnie Wyszyńskiego. I tam w ogrodach parafii będzie stajenka. Tam się odbędzie pokłon Trzech Króli. Natomiast po zakończeniu orszaku bezpośrednio przewidzieliśmy koncert dla wszystkich uczestników i nie tylko, zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości. Ten koncert zaplanowaliśmy na godzinę 14:30. Nie ograniczamy liczby uczestników. Tak naprawdę uważamy, że to jest indywidualna decyzja każdego z nas, czy weźmie udział w tym orszaku. Orszak odbywa się w przestrzeni publicznej i skoro na koncercie w Zakopanem tysiące ludzi może się bawić, to uważam, że tutaj nawet jeśli byłoby nas kilka tysięcy, na co liczę, to spokojnie sobie przejdziemy ulicami naszego miasta. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Mam też prośbę do rodziców, ponieważ dzieci nie uczestniczą w tej chwili w zajęciach lekcyjnych, więc nie mogliśmy formalnie przygotować scenek, które zwykle odbywały się na trasie orszaku, ale zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, żeby wypożyczyli dla swoich dzieci stroje w szkołach. Szkoły udostępnią te stroje i w miarę możliwości, żeby nie uczestniczyli w tym orszaku, tak żeby towarzyszyć Trzem Królom. My wiemy, że będzie razem z nami orkiestra górnicza, tak jak zawsze. Będziemy śpiewać po prostu po drodze kolędy. Natomiast będzie również sekcja jeździecka, czyli zasadniczo wszystko to, co odbywało się każdego roku podczas naszego orszaku. No, oprócz scenek po drodze, no
no bo ze względu na to, że no, nie mieliśmy no, z kim i kiedy je przygotować. Proszę Państwa, jako imprezy towarzyszące, czy przedsięwzięcia towarzyszące Orszakowi, przewidzieliśmy w tym roku konkurs na nagranie filmików ze śpiewaniem kolęd, podobnie jak w poprzednim roku. I dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że ten konkurs będzie przedłużony, więc bardzo serdecznie zapraszam jeszcze w czasie weekendu, żeby jak najwięcej osób nagrało właśnie taki filmik i przesłało do Urzędu Miasta, a rozstrzygnięcie tego konkursu będzie podczas zakończenia orszaku już w kościele na osiedlu dolnośląskim. Również w tym roku będzie po orszaku zbiórka darów pieniężna, którą chcemy przeznaczyć, tak jak wszystkie orszaki w naszym kraju, dla szkoły zawodowej w Nairobi. Także w Kenii. Także bardzo będziemy wdzięczni, jeśli ktoś zechce wspomóc tą inicjatywę. A oprócz tego muszę Państwu powiedzieć, że spotkałam się z fajnym odzewem Młodzieżowej Rady Miasta, która zdecydowała też o tym, że zorganizuje zbiórkę w ramach właśnie orszaku w szkołach. I tak jak uczniowie wrócą do szkół, to będzie przeprowadzona zbiórka i pieniążków, i też darów w postaci zabawek, które młodzież chce przekazać do naszego szpitala na oddział dziecięcy. Przed nami 6 stycznia, uroczystość Trzech Króli, objawienie pańskie. Myślę, że to wydarzenie wpisuje się też i w obchody naszego miasta, bo przed nami orszak i chcemy jak Trzej Królowie iść do stajenki. Oni jak wiara, nadzieje, miłość są dla nas takim natchnieniem. I myślę, że to wielki zaszczyt, kiedy możemy iść razem w orszaku, kiedy możemy iść za gwiazdą, która prowadziła Trzech Króli do stajenki, iść, pokłonić się i dać wyraz naszej wiary, naszej radości ze spotkania z Jezusem. I jest taki dwuwiersz, mały Jezus drzwi patrzy i czeka, by wśród witających zobaczyć człowieka. Czyli czeka na każdego, na ciebie i na mnie. I tak bardzo myślę, że to święto, ta uroczystość jest nam potrzebna, żebyśmy dali taki wyraz takiego oczekiwania i spotkania, które będzie przepełnione radością i napełni nas miłością, jaką daje nam Pan Jezus. No 6 stycznia już tak sobie trudno wyobrazić się bez tego orszaku, prawda? No właśnie, tym bardziej, że tu już jubileuszowy 10, to myślę, że to jest zasługa też organizatorów, którzy dbają o to, żeby co roku ten orszak się odbywał i myślę, że dzięki nawet i mediom dojdzie do wszystkich, że mimo tego czasu, który teraz przeżywamy, tej pandemii, jednak spotkamy się. Oczywiście mając pewne jakieś tam określone uwarunkowania związane z pandemią, ale chcemy oczywiście przeżywać tę radość w naszym mieście i to będzie wydarzenie, myślę, że takie nam potrzebne, że możemy się spotkać.